Siemano, tutaj Oskar Podolski, witam Cię na moim kanale na YouTubie. W dzisiejszym filmie się troszeczkę pobawimy. Pogramy sobie razem, znaczy razem. Ja pogram tutaj sam, Ty pograsz po drugiej stronie, co razem daje nam granie razem. Robimy tak, gramy sobie wspólnie do podkładu. Prosty rytm 4/4. Gramy 4 takty takiego rytmu. Drugi takt. Trzeci. Czwarty. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Ja gram 4 takty ćwierćrytm na hi-hecie. 2, 4, 4, i Ty w tym czasie grasz solo. Jakieś tam solo, jedynkami w formie, nie wiem, ósemek na przykład, czy szesnastek. Jak chcesz, po krawędziach możesz to traktować jako rozgrzewkę, czy też eksplorowanie w ogóle nowej rzeczy, którego się nauczyłeś, nauczyłaś. Strasznie tego nie lubię, jak mi się stołek kręci. O, jeszcze rajda mam troszeczkę. Git? Git. Tak więc możesz to traktować jako trening, jako rozgrzewkę. Ja gram 4 takty ćwierćrytm na hi-hecie, Ty grasz solo. Po tych 4 taktach razem spotykamy się na raz. Gramy znowu 4 takty tego rytmu. I potem 4 takty Ty trzymasz ćwierćnuty na hi-hecie, a ja gram jakieś solo. Dobra? Tutaj masz w ogóle dużą przewagę, ponieważ ja nie widzę tego, co grasz, ani nie słyszę. Więc jesteś wolny, wolna od jakiegoś takiego, wiesz, poczucia skrępowania, czy też zwątpienia w ogóle w siebie, że czegoś Ci się nie udało zagrać, albo że, nie wiem, że ja patrzę na Ciebie, jak Ty grasz i to powoduje jakąś presję. Pograjmy po prostu razem, pocieszmy się tym instrumentem, bo koncerty koncertami, granie zawodowe graniem zawodowym, ale ja też uwielbiam w ogóle ten moment, kiedy mogę sobie usiąść po prostu w sali. Wiem, że mam zapas czasu, mogę sobie poustawiać wszystko tak, jak chcę, mikrofony, światło, komputer, gruba koszulka, bo troszeczkę zimnawo w sali. Podążaj po prostu za mną, ja Ci będę pokazywał, kiedy ja gram, kiedy Ty. No i jedziemy!
Koniec. Voilà, mamy to. Super, dobra robota. W takim ćwiczeniu między innymi chodzi o to, żeby wychodzić poza swoją strefę komfortu. Żeby zaczynać od prostych rzeczy, tak jak mówiłem, ósemki, potem przechodzić przez szesnastki, czy też w jakieś triolowe podziały, jak tutaj momentami właśnie grałem, odwrócone dwójki i tak dalej. Nawet jeżeli Wam się uda zagrać na przykład fragment czegoś, to to już może być zalążek do tego, żeby tworzyć od tego jakieś nowe przejścia. Spróbujcie na przykład nagrać siebie, jak to gracie. Nie? Postawić sobie po prostu aparat czy telefon, ten właśnie film odpalić z laptopa na słuchawkach i sobie po prostu pograć do tego i oglądanie siebie w ferworze walki pozwala wyciągnąć dużo wniosków właśnie. Nawet róbcie sobie coś takiego, że nagracie sobie właśnie te wideo i jak Wam wyjdzie na przykład jedno przejście i Wam się to spodoba i uznacie, że to jest wow, że to jest coś nowego, to nawet sobie wytnijcie ten filmik, sobie to zapiszcie, żeby potem na przykład przy kolejnym razie odtworzyć sobie to, zobaczyć, że o, to była ostatnio nowa rzecz i spróbuję to powtórzyć i pójść gdzieś z tym dalej. I tak ziarnko do ziarnka i z czasem będziecie mieli jakieś na przykład nowe wyrażenie, które będziecie mogli gdzieś po prostu rozwinąć, nie? Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo za wspólną zabawę i do zobaczenia. Hej!